Witam Was w kolejnym odcinku z Wyspy. Widzowie, dzisiaj wydajemy ogromne kwoty. Nie wiem, czy ja nie zostanę po dzisiejszym odcinku bankrutem na tej serii. Dlatego napiszcie hashtag bankrut, a Wam przypnę serduszko do tego komentarza. Moi drodzy, jak to wszystko wygląda? Na start samego tego odcinka muszę Wam zapowiedzieć jedną rzecz, bo nastała mała pomyłka. Ja nie wiem, dlaczego tutaj kupiłem 50 kur, jak miałem ich 25. I te matematyczne nasze obliczenia, że jedna kura 50, później 100, 150, 200, 250 i tak dalej, doszlibyśmy najprawdopodobniej do kwot rzędu, nie wiem, może i 100 tysięcy za kurę. Oczywiście tutaj nie ma żadnej opłacalności. Także zatrzymujemy się na liczbie 1000 i 1000 płacimy za jedną kurę i już tego bardziej nie zwiększamy. Ulepszyłem kurnik. Tak, widzowie. Nie ma kompletnie żadnej różnicy, jakbyście nie zauważyli. Ale jest teraz, widzowie, zamiast 50 pojemności, jest 100 pojemności. Także już pierwsze obliczenia sobie robimy, no bo to ulepszenie kosztuje nas, widzowie, 50 tysięcy złotych. Także 186 tysięcy, 296 odjąć 50 tysięcy złotych, to się równa 136 tysięcy, ale jeszcze chcę dokupić 75 kur, każda po 1000, także odejmujemy sobie 75 tysięcy. No nie jest kolorowo na warzarskim rejonie i powiem Wam tutaj szczerze, że wygląda to słabo. Na duże następnie można je sprzedać lub wykorzystać do noszenia jaj. Kur opiekuje się swoimi kurczakami. Kogut rządzi, no to mi chodzi o samicę. No i kupujemy, widzowie, 60. Plus mordy. Czekajcie, bo coś mi się tutaj nie zgadza. Jakim cudem? Ja powinienem kupić móc 15, dobra. Czyli wszystko się zgadza. Nie samiec, mordo, nie samiec, tylko znowu samica, kup. No i nam zostaje po tych turbulencjach 61 296. Dobrze, wpisałem to w ogóle, 61 296. No tak źle z kasą to już dawno, widzowie, nie było. Oczywiście my zbieramy pieniądze w dalszym ciągu na ulepszenie tej oto wyspy, czyli potrzebujemy, nie wiem, koło 800 tysięcy najprawdopodobniej, bo już nie pamiętam, ile te ulepszenia kosztują. Z tego co widzę, drzewka urosły, także jest dosyć bardzo fajnie, ale to nie koniec naszych wydatków w dniu dzisiejszym. Kolejną rzecz na pewno sobie zobaczycie zaraz, którą będę kupował. Chciałem te drzewa jeszcze sobie dowalić, żeby dwa kupić, ale widzowie, no nie stać mnie po prostu na to, także będziemy musieli sobie delikatnie poczekać, że tak powiem. A nie mam nawet czego opchnąć, żeby, widzowie, tutaj to poogarniać. No ten miód dalej można sobie gdzieś tam tutaj przesuwać, działać z nim, żeby on sobie tam leżał, ale widzowie, no ja jego sprzedawać też na razie nie będę. I tak najpewniej, tak jak liczyliśmy w ostatnim. A co się dzieje? Ło? Ło i ło, czy coś mi się zbagowało? No, widzowie, coś jest nie tak. Aha, czyli ja nie wiem, czy nie będę musiał ogólnie wyjść i wejść na save'a, ale to zaraz. Patrzcie, ktoś mi wytłumaczy, co tu się dzieje? Cały czas, kompletnie cały czas jest ta animacja, kiedy nie wejdę. I skąd tutaj się w ogóle na tą... A, ja nie mogę niczego przenieść. Rozumiem już tą strategię. A na przykład to? A, czyli wszystko ogólnie się zbagowało. No. Na przykład odpalanie maszyn? No, takie rzeczy na przykład działają, tylko że ja nie mam za bardzo jak stąd wyjechać, także widzowie, no muszę wejść i... Znaczy wyjść i wejść na save'a, bo coś tu się strzeliło. Odpalamy i ruszamy. Musiałem, widzowie, wejść znowu na save'a i wszystko działa. Coś po prostu chwilowo się zepsuło, ale dobra, lecimy sobie w tą mańkę, bo tędy chyba będzie nawet bliżej. Ja bym sobie dał jeszcze żarcie, jak wygląda tu sprawa z jedzeniem. Czy one w ogóle cokolwiek mają do jedzenia? Tak z czystej ciekawości, widzowie. Aha. Czyli żarcie się skończyło. Czyli tutaj pszenicy będzie szło od groma. No moi drodzy, tego to się za bardzo nie spodziewałem, bo ja nie wiem, czy my nie będziemy zmuszeni dokupować tego wszystkiego. Ja jeszcze mam jeden nowy nabytek w zanadrzu i też oficjalnie chyba wam mogę powiedzieć, widzowie, że jeżeli będą na to fundusze, a najprawdopodobniej na kombajn znajdziemy, no bo tutaj, nie oszukujmy się, raczej za dużo pieniędzy nie będę potrzebował. Kilkadziesiąt tysięcy, co to jest dla nas? No to, widzowie, kolejne żniwa będą realizowane na pewno już
nowym kombajnem, jakim najprawdopodobniej też jest marki Bizon, ale z headerem pewnie szerokości 4,2 metry przykładowo, no bo mi się zdaje, że taka szerokość będzie jak najbardziej odpowiednia. Jeżeli ja mu sypię tutaj tysiaczek do tego koryta, to ile to wyjdzie wtedy, tak jakby procentowo? No na czerwono, dobra, wsypmy tutaj, widzowie, najlepiej to by było wsypać ogólnie dwa koła, albo wsypać 1500, się zająć tym sypaniem kompletnie później, no ale zobaczymy, czekaj, to wsypmy to jeszcze 1500, jak się ześwieci najprawdopodobniej na żółto, bo to będzie koło połowy, może nawet koło nie połowy, 2000 to raczej koło połowy będzie. No, tak mocno nie koło połowy nawet, widzowie, sprawdźmy to, no, takie, optymalne, widzowie. No i teraz tak, ruszamy sobie ze żniwami. Dlaczego chcę wymienić ten kombajn? No on jest bardzo ładny i wyglądowo całkiem spoko. Ale widzowie, no tutaj kwestia jest tego, żeby no rozwijać się na tej serii. Jak pewnie się jeszcze jej domyśleliście, no jest tutaj kwestia rozwoju. To pole jest chyba największe, jeżeli chodzi o obróbkę, także tej pszenicy dla zwierząt powinno być dosyć sporo. No bo ja z tej pszenicy tak naprawdę jeszcze nie zarobiłem ani złotówki z poprzedniego pola, ani z tego pola też na razie nie zarobię. Tylko będzie to przetworzone na jajka i dopiero z jajek będziemy coś tam sobie zarabiać. Ciekawe też, widzowie, jaki jest koszt właśnie jajek, jeżeli chodzi o ogarnianie tego. Ja sobie mniej więcej tak na szybko to zobaczę, bo pszenica na przykład kosztuje 1300 aktualnie u nas, a jajka kosztują 2500. No to jest praktycznie dwukrotność tego. Tylko pytanie, czy te jajka szybko się będą produkowały, jeżeli teraz mamy aż 100 kur. No i zapotrzebowanie tego żarcia też na pewno będzie dużo większe. No ale widzowie, coś za coś, także tutaj musimy jakoś tak to ogarniać. Czekaj, czy jak ja tam pojadę, to ja będę w stanie sobie to ogarnąć. Miałem prasę kupować, ale powiem wam, że chyba kupię sobie prasę już na większe kawałki i zrobię sobie w ogóle miejsce na belki, żeby te belki też sprzedawać sobie w dobrej cenie, bo jak na razie nie mam kolejnej plandeki, którą bym mógł sobie poświęcić na bele, a też jest to koszt, widzowie, 10 tysięcy kolejnych naszych pieniędzy na tej serii, a wiadomo, że no musimy tutaj aktualnie oszczędzać to bardzo, bo będziemy musieli wydać, nie wiem, może teraz przy tej ilości jabłonek 4 dychy, 5 dych na samą wodę, żeby te jabłonki działały. Ja tego, widzowie, na razie nie obliczałem sobie. Jeszcze dwóch jabłonek nam ogólnie tutaj brakuje, ale też są koszty takie, że po prostu ja nie jestem w stanie tego wszystkiego jak na razie kupić. Czy ja tutaj wjadę zetorem z tymi przyczepami? Gdzie będzie sypane? Ciekawe, czy będzie sypane w tamtym miejscu, czy jednak już z tamtego kółka uda się to ogarniać. Zaraz zobaczymy. Też, widzowie, jeżeli chodzi o trawę, wszystko wykosiłem, wszystko sprzedałem. Pieniędzy z tego dużo nie było, no ale zawsze coś na konto jak najbardziej wpadło, no i można być szczęśliwym, można tak o. O tak o się można, widzowie, pouśmiechać, że jakieś tam pieniądze z tej trawy wpadają. 80 parę procent, czyli idealnie nam to wyjdzie, bo będziemy mogli sobie sypać gdzieś od tej strony. Kurde, ile jest tego tygu, tej słomy. Bo tej, widzowie, akurat tej miedzy nie kosiłem, ale miedzy to tam za bardzo chyba ja nie będę kosił, bo to jest bez sensu. Dobra, rurę sobie ogarniemy, ja sobie zatrudnię pracownika, niech on sobie jedzie przed siebie. Widzowie, z jaką prędkością nam ogólnie to wszystko ubywa? 1499, a było 1500? Ty, no to praktycznie jak czasie na 5, no to powinno na długo starczyć. Dobra, bierzemy się, widzowie, za sypanie, bo zaraz to już będzie... A chyba on już będzie już stanął. Idealnie, koła obok słomy, słoma idealnie po środku ciągnika, widzowie, i lecimy sobie sypać. Czy ja tą rurą będę zaczepiał już mniej więcej? No taka jeszcze przestrzeń jest, ale to jest przestrzeń bardzo malutka. Te przyczepy nam się również przydadzą do ziemniaków oraz do wykopania buraków, także, widzowie, one będą musiały być opróżnione. Ja się tak zastanawiam w ogóle, po jaki czort mi jest o ta przyczepa. Z tego rozrzutnika też mógłbym sobie go ulepszyć i zrobić sobie tak naprawdę przyczepę i też by było całkiem spoko, albo dodatkowe burty, jakbym sobie podokładał. Też myślę, żeby to była fajna inicjatywa gdzieś na kolejne odcinki. A mam też fajne przyczepy, widzowie, przygotowane na tą serię na przyszłość. Ale to wielki zakup maszyn, tak jak mówiłem wam przed chwilą, ogarniemy sobie dopiero kiedyś. Dobra, ja się biorę, widzowie, tak naprawdę za sprzedawanie tej słomy, ale czas weźmiemy sobie na... Ta 15 chyba będzie ok. Nie możemy włączyć kosiarki. Musimy sobie opuścić ładowacz i włączyć sobie ładowacz. I to tyle, co nas aktualnie interesuje. No i będziemy sobie jechać tak, że może dwa rzędy tej słomy zbierać. No idealnie się to nam układa. Z tego, co widzicie. Ciekawi mnie, jak pracownik będzie zaraz sobie wjeżdżał od tamtej strony. Czy...
On coś tu dobrze wjedzie, czy źle? On jedzie aż do samego końca, dobra. Ja go sobie zwolnię i po prostu zaraz znowu go zatrudnię. No i widzowie, zaraz też będziemy przechodzili tak naprawdę do kolejnej inwestycji, która pochłonie nam 25 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? No taka jaka jest pojemność tej inwestycji, tyle gdzieś tam pieniędzy za to będziemy sobie płacić. Ale to za chwilę zobaczycie. Dobra, ja sobie lecę w tamtą mańkę. No i będziemy kontynuować żniwa. No wiadomo, w lipcu no to ani ziemniaków, ani buraków nie będziemy ogarniać, tylko dopiero w okresie takim bardziej poletnim. I teraz patrzcie na jedną ważną rzecz, bo tego pracownika trzeba mocno pilnować. On będzie teraz gotowy do wysypowania praktycznie. Ja wam chciałem coś pokazać, jak on będzie zajeżdżał, ale mniejsza o to. Po prostu teraz ja sobie polecę tędy, żeby ta rura była po prostu na wylocie. Ale widzowie, on by zajeżdżał tak, jakby miał header 4,2 metra. No a tutaj, jak pewnie doskonale się domyślacie, widzowie, 4,2 metra nie ma i zawsze zostaje taki mega cieniutki pasek. Ale to też widzieliście gdzieś już na przykładzie tych pozostałych odcinków, które już tak naprawdę na kanale były. Dobra, czekaj, to ja sobie wjadę jakoś o tak, o. Ja cię kręca, idealnie, dwa rzędy widzowie na raz, tam już wystawia rurę, ale to chyba dlatego, że przyczepy gdzieś tam zauważył. No i powiem wam tak, ile by było tych kostek tak naprawdę z tego pola, nie wiem. I czy ta prasa w ogóle jest opłacalna? Będę musiał na pewno sobie dać dużo, dużo, dużo więcej pszenicy na przyszły rok. Pewnie ogarniemy sobie dwa pola z pszenicą i jedno pole z czym? Nie wiem czym, może kukurydzą? No sam się zastanawiam, jak to ogarnąć, ale na pewno ogarnę to widzowie dobrze, no tutaj tak naprawdę to już praktycznie jest po żniwach. Czy on, ile tutaj on w ogóle ma procent do końca, on dojedzie czy nie dojedzie? No nie dojechał, także lecimy się widzowie wysypać, a tutaj na tym, na zbiorniku ile mamy? 2,55. No to tak naprawdę na razie takie na jedno karmienie zwierząt mamy, no. Nie wygląda to zbyt dobrze z perspektywy tego, że ma się to zamieniać na jajka poprzez skóry. Co, dwa zbiorniki widzowie będziemy mieli 400. Nie za kolorowo to wygląda. Tutaj widzę, że już się coś powoli dzieje. Miód, powiem wam, że jakby się przystopował. Ja nie wiem, no, ile tutaj jest tego? 25? Jeżeli dobrze pamiętam, chyba 25 uli mamy. I powiem wam, że one produkują tego miodu tak jakby kot napłakał aktualnie. Nie wiem czego, bo wcześniej tego było bardzo, ale to bardzo dużo i nie wiem, co tu się skrzaniło, czy coś się zepsuło i nie było mnie słychać. No i tak to widzowie sobie leci czas na tej polskiej wsi. Jakoś reczko, zbieram se słomę, bizon przede mną, Z040, jakże pięknie lata. Kurek sobie delikatnie jeszcze dokarmiłem. No i widzowie, zaraz będziemy inwestować, to jest taka inwestycja, czy ona jest jakoś mega potrzebna? Powiem wam, że z perspektywy na to, jak wygląda teraz zbiór z tego pola, nie. Ale na przyszłość może i tak. Nikt tego nie wie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy mi się to w ogóle zmieści w jeden zbiornik tutaj, czy jednak nie? Dobra, nie będziemy ryzykować. Walnę sobie to po prostu widzowie, wyładuję tutaj. Czas sobie dajemy nawet na 30, bo ten czas tak, tak wolno leci, że możemy sobie to przyspieszyć. Ze słomy coś tam nam pieniądza wpadnie, ale to widzowie, ja bym się za bardzo też jakoś nie napalał na te pieniądze, no bo tego za dużo po prostu nie będzie. Okej, to sobie robimy. Ja sobie jeszcze zrobię wysypowanie, czyli z tego kawałka nie było widzowie nawet trzech zbiorników. O, kiepsko trochę. Nawet bym powiedział, że mocno kiepsko, czyli teoretycznie jedna przyczepa dopiero jest zajęta. Boże, 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 Boże. Lipa. Naprawdę widzowie jest ciężko się uczciwie dorobić w tym kraju. Jeszcze 58 za pensję pracowników mi odjęło. Będzie chociaż cała przyczepa? No i tak na logikę to w worki. Niech leży to w workach, no nie? Można było tak zrobić. Ale widzowie, na tej serii stawiamy mocno na rozwój. Czekam widzowie, aż to się wysypie. Czas sobie wziąłem na jeszcze więcej. I zaraz przechodzimy do naszej nowej inwestycji na tej serii. Czyli kolejne wydane pieniądze. No i zaraz zobaczymy, ile tej inwestycji w ogóle będzie. 12%, powiem wam, tak to wygląda. To, żeby nie robić później jakieś tam, no, wiecie czego, no to widzowie, można sobie poprzenosić od razu na swoje miejsce. Ile tego jest w ogóle? Już gościu się nawet złożył, jak zaczęliśmy przynosić mu tutaj zamówienia. Dobra, czas sobie dajemy mordy na, powiedzmy, piąteczkę. 64 937, jeżeli dobrze widzę. Czyli tak, 64 937 odjąć 25
tysięcy złotych. Zostaje nam, widzowie, 40 tysięcy i jak to umiejscowić? Bo powiem wam szczerze, że nie wiem. Ja sobie zapiszę grę też tak profilaktycznie w razie czego, jak to się mówi. Weźmiemy sobie silosy. I tak, widzowie, postawię silos. No, czemu by nie? Jeżeli chodzi o silos, to on nie będzie jakiś nie wiadomo jaki wielki, tylko to będzie silosik, widzowie, ło ten ło. Ja go zwiększyłem na 25 tysięcy, on nawet i 20 tysięcy kosztuje normalnie. Wysyp jest najprawdopodobniej z tej mańki, czyli jak ja będę sobie zajeżdżał, no to fajnie jakby to stało tak dopasowane do terenu. I fajnie jak to by, widzowie, sobie stało, no powiedzmy sobie o tak na przykład. No, żeby tutaj też pod kątem można było sobie zawracać, żeby fajnie się wysypowało, widzowie. Tak. No i chyba jest ok, jakby nie patrzeć. W każdym razie bierzemy sobie, widzowie, 39 937. W ogóle taka ciekawostka, jak na innych seriach sobie ustawiam, widzowie, to, to dobrze działa. A tutaj niezbyt dobrze to działa, bo jakoś dziwnie to liczy. Dobra, dajemy sobie tutaj. Chociaż tutaj czy ja będę jeździł i to kosił tak jakoś specjalnie. A, pal go licho. Rysujemy, widzowie, trawę. Ona jak będzie taka, wiecie, idealnie wykoszona, no to będzie to ładnie wyglądało. Rach, ciach, ciach. Rach, ciach, ciach. Tutaj też rach, ciach, ciach. Aj, tutaj też rach, ciach, ciach. Dobra, tak to, widzowie, wygląda. I teraz bierzemy sobie naszego zetora, który jest jakże wielce przeładowany przez naszą pszenicę, która sypała 100 ton z hektara. Lecimy sobie w tą mańkę i teraz ja muszę sobie dać wyładowywanie na prawą najpewniej. Oj, wjechałem delikatnie w buraki, ale nic się nie dzieje, póki, widzowie, wiatr nie wieje, jak to mówią. No i czy jeżeli ja tutaj sobie zjadę, będę mógł sobie to idealnie wysypać? Tak mi się przynajmniej wydaje. No tak. No i tyle, widzowie, jeżeli chodzi o takie ciekawostki odnośnie tego silosa, no bo tutaj no nic więcej wam za bardzo nie mogę pokazać. Fajny silosik, dobrze tutaj pola nie zrobiliśmy, bo bym nie miał za bardzo. A, bo na drugiej przyczepie też coś jest. Okej, czyli jednak te zbiory były mega udane, bo tam jest jeszcze 52 litry. Widzowie, naprawdę, coś pięknego. Nikt się chyba tego nie spodziewał. Jeżeli chodzi o te dwie przyczepy, ja sobie daję tak czy siak między te jabłonki, bo one tutaj po prostu nie przeszkadzają. I zetor, jak będzie tutaj podpięty, też nie chce tutaj stoi. Jeżeli chodzi o jakieś akcje, oborniki i tak dalej, przygotowanie tych pól, to chyba zrobimy już sobie po wykopkach. Ale to zobaczycie w późniejszym etapie. Najpewniej odcinka. Ja lecę z noszeniem skrzynek i sobie powiem wam, że przyspieszę czas znowu na 120. W ogóle, widzowie, jak ja tak jeszcze łażę, sprzedajmy sobie jedne jajka. Chociaż wiecie co? Kiedy jest w ogóle cena dobra za jajka? Bo ja tego też nie zwracałem za bardzo uwagi. Jajka najlepiej jest sprzedawać w listopadzie. No to dobra, no to jak jajka najlepiej jest sprzedawać w listopadzie, no to ja bym jednak proponował sobie trochę poczekać. Poddajmy sobie to mniej więcej gdzieś tutaj, bo i tak tam do środka się za bardzo nie wchodzi. To jest chyba maksimum, 1400 sztuk, 340 kilo. Czyli za to będzie, jak tu jest za 1000 litrów cena podana, no za taką paletę to gówno będzie pieniędzy. Aha, no to super. Ile tutaj jest wody? 340, czyli, widzowie, jeszcze tak no mniej więcej w sierpniu będziemy mieć kolejny ten taki dosyć mocny wydatek. A na razie lipiec, 19.24, widzimy się w kolejnym miesiącu. Zero wody, także idealnie. Tutaj te palety ja sobie jeszcze pozabieram i poczekamy mniej więcej do godziny 8, widzowie. I powiem wam, że pogoda istnie taka jak w sierpniu w Polsce, czyli opady deszczu. Dobra, godzina 8 już za nami. My sobie zmniejszymy czas, powiedzmy, na piąteczkę, taki standardowy bardziej. I chyba już do godziny 8 mi się zdaje, że wszystko tutaj ładnie się ogarnęło. Jeżeli chodzi o buraki, one dalej sobie rosną. Tutaj w ogóle nie zastanawia was to, widzowie, na przykład dlaczego chwasty mi rosną tylko i wyłącznie na ściernisku, a później jak ja coś zasieję, to tych chwastów już nie ma. Możecie mi napisać w komentarzu, dlaczego tak się dzieje. No i ziemniaki mam już gotowe do zbioru. Także bardzo, ale to bardzo fajnie. Tutaj no 27, no to już takie małe drobnostki się, widzowie, nie będziemy zagłębiać, tylko czas nalać tutaj odpowiednią ilość wody. Ile nas to będzie kosztowało? Ja nie wiem, czy w ogóle te 39 tysięcy starczy na to. Czyli matematycznie, widzowie, wychodzi to tak. 22 drzewa,
razy 250 i razy 12, no bo 12 tysięcy litrów ma każde drzewo. Także 22 razy 12 to wychodzi 264 i jeszcze 250 za ten właśnie każdy litr. Czyli 250 to wychodzi 66 tysięcy za napełnienie drzew. No powiem wam, że ładna kwota i faktycznie 39 tysięcy nam na pewno nie starczy. No żeby to jako tako działało, ja muszę sobie pożyczyć pieniądze, tak na szybko, przynajmniej te 40 tysięcy, żeby coś mi jeszcze zostało, no tak źle. Powiem wam, żebym ja brał kredyt na tej serii, to chyba jeszcze nie było, raz w życiu tylko braliśmy, ale to taką małą zapomogę, którą zaraz spłaciliśmy, a tutaj się dzieją sceny, no istnienie pasujące do nas, także widzowie, możemy sobie wchodzić tak naprawdę do każdego tego drzewa, nawet i od góry, klikać kup i klikać... No, zakupienie wody w ilościach po prostu mocno mordy hurtowych. Tutaj równo 12, tam gdzieś czasami 11,999, tam troszeczkę mniej, no ale już taki litraż malutki to się nie będziemy bawić. Aha, nie odjąłem sobie, widzowie, tych 66 tysięcy od tamtej kwoty i nie wiem teraz, ile będę miał pieniędzy na koncie. Zajebiście. 4,320 się płaci tak farmingowo za jedno, czyli tak, raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7 razy mordy 7, 30 tysięcy, czyli mamy 30 tysięcy 240. Musimy sobie dodać to, widzowie, do 48 48 919, 79, widzowie, 159, to jest kwota, którą mieliśmy, 79 159. Odjąć mordy 66 tysięcy, czyli zostanie nam na koncie po zalaniu tych wszystkich drzew 13 159. Także już wszystkie obliczenia, widzowie, mniej więcej wam przedstawiłem. Tu jest wszystko ogólnie połączone, a bo to trzeba jeszcze włączyć tą produkcję, żeby to sobie gdzieś tam hulało. Włącz, włącz, dobra, dalej lecę z wodą, widzowie, kupuję i się nie opierdzielam. Czyli, widzowie, czas wpisać kwotę 159, jeszcze dla poprawki 13 159. Tyle mamy pieniędzy i żyjemy mocno w nędzy, widzowie, jakby nie patrzeć. Ale nie ma co się przejmować, bo przecież mamy kredyt do spłacenia. Także też jeszcze lepiej jest w życiu, widzowie. Naprawdę jest mocno super. Mocno fajnie. Na przykład też dosyć ciekawa sprawa. Na przykład sam Ursus mi się przesuwa tutaj. Ale to tak się dzieje w prawdziwym życiu też, także nie ma co narzekać. No kurde bela, jesteśmy na minusie z pieniędzmi. Nie sądziłem, że ja będę miał taki moment na tej serii. No faktycznie, no pieniądze, spoko, poinwestowaliśmy to naprawdę mocno. No bo tutaj i kury, które będą teraz więcej jajek znosić. Czekaj, teraz sobie to przeniosę, już tak nie będę się bawił w to. Kury, które wiecie, więcej jajek nam będą znosiły. Teraz, no tą wodę to się kupuje raz praktycznie na dwa sezony. Może półtora, zobaczymy na ile tak naprawdę to wszystko wystarczy. Ale w dalszym ciągu, mordy, jesteśmy na minusie. No też ten silos, te 25 tysięcy, gdyby nie silos, to byśmy mogli nawet i nie kupować sobie, widzowie, nie kupować, nie pożyczać tych pieniędzy od banku. No ale jednak musieliśmy. Dobra, ja sobie to, widzowie, rozkładam. I teraz tak, tu się wjeżdżało chyba o tako, bo to jest trzyrzędówka, a nie jedna rzędówka. No tak, git majonez, widzowie, git majonez, jeżeli chodzi o robotę. Mogę se jechać i mogę se kopać, także polskie wykopki znowu tutaj wracają oczywiście na tą serię. Czy czas sierpień na 2 jest dobry? Ja sobie dam, żeby to się wszystko wyrównało, widzowie, na dyszkę, żeby ten czas sobie podleciał chociaż do godziny 12 w południe. Myślę, że to będzie taka odpowiednia pora. Dobrze kopię? Dobrze robią chłopaki, bardzo dobrze robią chłopaki. No to, widzowie, jeżeli chodzi o kopanie tego wszystkiego, to też nie oszukujmy się, ale trochę to zejdzie, nawet i taką trzyrzędówką. Ja myślałem, żeby to jeszcze bardziej ulepszyć i tak mnie trochę zbiło to z rytmu, bo powiem wam, że ulepszenie tego aktualnie nie wiem, czy ma jakikolwiek sens, no bo te pola po pierwsze nie są nie wiadomo jak duże, także ulepszenie tego nie jest chyba jakoś bardzo potrzebne, bo tutaj wykopię sobie 6 rzędów na 2 przejazdy i to pole samo w oczach będzie sobie znikało. No chyba, że tych ziemniaków naprawdę bym dużo dowalił, jeżeli chodzi o parę pól na przykład. No to wtedy jak najbardziej to ulepszenie, myślę, że byłoby sensowne. Dobra, ja sobie to wyłączę, przejeżdżam sobie od tamtej strony. Widzowie, o, kolejne się robią, tylko fajnie jakby to się wyrównało z tą produkcją, żeby to wszystko w jednym momencie się tak naprawdę
Ogarniało, no to wtedy było całkiem super. Dobra, jazda. Kurde, bo tak pozjeżdżałem, widzowie, dobra, czekaj tam, bo to trzeba pozawracać, żeby to wszystko wyrównać, bo jak ja zaraz zacznę kombinować i po swojemu to robić, to będzie istna tragedia. Dobra, czekaj, tak. Napędzasz się, napędzasz się. Także lecimy, widzowie, przed siebie i kopiemy sobie buraczki. Oj, ziemniaczki, jakie buraczki. Pozdrowienia kieruję dla wszystkich oporowców, widzowie. Patrzcie. Jedna przyczepa, druga przyczepa, trzecia przyczepa i jeszcze rozrzutnik w konfiguracji zrobiłem, że można na niego sypać. Nie wiem, czy ja tutaj tak wyrobię idealnie, żeby jakoś sobie tak zajechać, ale chyba będziemy musieli celować sobie tamtą machinerią, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Czekajcie, bo tu jest w ogóle 100%, ale czekaj, teraz wezmę to do góry, żeby tutaj nic nie powykrzywiać, jakby nie patrzeć. Ło kurde! Ło kurde maciora! Patera! To je łopór! Dobra, dam sobie na tą tylnią przyczepę, rozrzutnik. No bo to jest ogólnie rozrzutnik, tylko że jest adapter ściągnięty. A jak widzicie, ile tutaj wejdzie tego? No, zbyt dużej pojemności nie ma, ale to chyba dlatego, widzowie, że ja zwiększałem pojemność też i tego bolko, tak mi się wydaje przynajmniej. Czyli czy to wejdzie wszystko, czy to nie wejdzie? Sam nie wiem, ale zaraz się uprzekonamy. Dobra, złożyło się? Złożyło, także ja lecę dalej, widzowie, z wykopkami. No trochę tutaj czasu schodzi tak naprawdę, żeby to wykopać to nie jest taki hop-siup. Ale jak ja miał tutaj jedną rzędówką robić, to szczerze bym chyba się załamał tak. Bo nie wiem, na przykład po 15 minutach roboty, jeżdżenia w to i we w tej z powrotem, to chyba byłbym tak delikatnie załamany. Czekajcie, już jest 10:51, a my mieliśmy czekać czasem mniej więcej do godziny 12. I dopiero sobie go zmniejszyć. Dobrze kopię? Dobrze kopię. Tam jest dobrze wykopane, idealnie mi to w ogóle wyszło, bo widzowie, będę robił sobie trzy rzędy. Ja do kolejnych ziemniaków bym sobie jeszcze bardziej ulepszył to. I mam na to bardzo, ale to bardzo ochotę, żeby coś takiego zrobić. Albo zainwestować po prostu w coś większego, tylko te większe to zazwyczaj mocowo wymagania mają powyżej 100, nawet 150, co niektóre nawet 200 koni potrzebują. No a wiadomo, że ja 60, no to tak... Nie za bardzo jestem w stanie spełnić te wymagania mocowe. Ale w przyszłości... W przyszłości, widzowie, zobaczcie, tak, jakie to będzie. To będzie imperium oto. To będzie, nie będzie wysepka, tylko to będzie imperium gospodarcze. O kurde, zawaliłem skrzynkę. Powiem wam, że tą trójrzędówką idealnie się to wszystko kopie. Także jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Lecimy dalej przed siebie, tylko teraz tak. Czy to się zmieści, czy to się nie zmieści? No tutaj na pewno w tym bolku się to zmieści, widzowie. Ale kwestia, czy to się zmieści na te przyczepy. Ja chyba od razu podjadę, nie będę sobie tym zetorem gdzieś tam utrudniał tej drogi, tylko sobie wezmę to do góry. No ideo, po prostu jest, widzowie, perfekcyjnie. Dobra, to sobie bierzemy, na rozrzutnik nic oczywiście nie wejdzie. Na tamte przyczepy przednie, z tego co ja kojarzę, też chyba to już nie wejdzie. Także widzowie, musimy sobie sypać tylko i wyłącznie na tą drugą, trzecią w sumie przyczepę, z nadzieją, że się to zmieści. Bo tak to będę musiał drugi raz podjeżdżać po prostu. Chyba, że z tego bolko do piwnicy by mi się udało wysypać, no nie wiem, zobaczymy. No jedź, 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 mordo. O nie, trzy coś, tutaj nie ma opcji, że to się zmieści. Dobra, oporowy, widzowie, przejazd, ruszamy. Ile tutaj jest w ogóle tego? 21,450. No to tutaj jest jakaś taka waga, nie wiadomo jak duża. No dla zetora może i tak. Dobra, dajmy sobie bieg na przykład dwuje. Idzie. Zmieńmy sobie w ogóle te przyczepy, widzowie, na tą pierwszą. No i co, mordo? Oporowo, oporowo wyjazd. I musimy sobie to rozłożyć, żeby to było na lewą stronę. A to jest na tył? Czego? Czekaj. To może na tył zawsze trzeba było to ustawiać, a nie ja się męczyłem tak z tymi rampami. A na lewo? Mordo, ja tak krytykowałem tą piwnicę, że ona jest taka tragiczna, najgorsza i w ogóle, a trzeba było sobie zmienić po prostu tryb kiprowania ze strony prawej na lewą. Ja pierdzielę, że tak powiem, no. Zaraz mnie coś trafi w tej grze.
Przez taki błąd, przez taki widzowie błąd. A tutaj nawet na prawo działa. Czy my z nasypowaniem mieliśmy problemy? Ja już sam się gubię, widzowie, w tym wszystkim, ale w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ziemniaki wykopane, żboże wykoszone, także widzowie, nowe nabytki też tutaj są w postaci większego kurnika, więcej kur i jeszcze tego pięknego silosa. I widzimy się już jutro, może nawet z odcinka z wyspy to pokupujemy coś. A nie, przecież nie mamy pieniędzy. Nara.